dzisiaj odcinek szósty. Porozmawiamy sobie dalej na temat Monstery, ponieważ troszeczkę się u mnie pozmieniało. A także opowiem Wam o fikusie Lerata. Wiem, że już odcinek o fikusach był, ale jestem jego posiadaczką od niedawna i chciałabym podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami z tego, powiedzmy, niecałego miesiąca, podczas którego mam go u siebie w domu. Może, jak już zauważyliście w tle, dostałam prezent od męża. Jest to Monstera verginata, bodajże tak to się mówi. Ja tą sadzonkę otrzymałam 2 tygodnie temu. Miała ona 4 liście. Tego liścia, tego, tego i tego. Zobaczcie, jak fajnie wybarwione. Ten natomiast listek, który tu wychodzi, który na pewno będzie miał dziury, bo już widać przerwy w liściu, wyszedł mi dokładnie po tygodniu posiadania tej Monstery. Jak widzicie, na dole mam, wyszły mi również dwa korzenie powietrzne, których nie było, jak dostałam tą sadzonkę. Także myślę, że warunki u mnie jej odpowiadają. Jeśli chodzi o uprawę właśnie tego rodzaju Monstery, myślę, że ona nie różni się niczym od uprawy zwykłej Monstery, poza tym, że ona potrzebuje dużo światła. Ja ją trzymam w kuchni na oknie, na którym do południa mam naprawdę wiele światła, a nawet występuje też słoneczko, ale nie jest to takie mocne słońce palące, tylko po prostu mam bardzo jasno na tym oknie i myślę, że ona na tym oknie bardzo dobrze się czuje. Podlewam tak jak inne Monstery, czyli raz na tydzień, raz na dwa, w zależności od tego, po prostu szczerze wkładam palec w ziemię i patrzę, czy jest sucho, czy nie. Jeżeli ziemia jest jeszcze taka dosyć wilgotna, wtedy jej nie podlewam, czekam, aż przeschnie. I podlewam oczywiście wodą odstaną. Można podlewać, ja podlewam czasami też, zdarza mi się, wodą mineralną. Nie zraszam. Już nie zraszam Monster z tego względu, że zaczął pojawiać mi się grzyb, którego, mam nadzieję, udało mi się zlikwidować. Także one stoją, ta Monstera stoi w kuchni. W kuchni, jak wiadomo, jest większa wilgotność. Nie jest bardzo wilgotna, ale jest większa wilgotność niż w innych pomieszczeniach. I z tego, co widzę, no służy jej to, bo naprawdę fajnie się rozwija. Jestem z niej bardzo zadowolona. W ogóle mam wrażenie, że się tak, że powiem, rozlazła troszeczkę na szerokość. Przez to, że wyszedł jej ten nowy liść, fajna się taka zrobiła i myślę, że będzie jej tu dobrze. Zaraz ją odstawię z powrotem na parapet i niech sobie rośnie. Nie wiem, czy poznajecie, ale to jest kolejna moja sadzonka Monstery. To jest Monstera deliciosa, czyli ta zwykła. Nie wiem, czy poznajecie. Tutaj w tej doniczce postanowiłam wsadzić te dwie moje sadzonki, czyli tą sadzonkę, którą kupiłam jako drugą i tego marnego liścika. Ten marny liść taki, co Wam pokazywałam, co do mnie też przyszedł, co myślałam, że nic z niego nie będzie, a on mi tutaj takiego jakiegoś małego, zmutowanego liścia wypuścił. No ale jest. I też liść powietrzny, korzeń powietrzny mu idzie tutaj od dołu. Sadziłam je razem, są w jednej donicy i myślę, że wygląda to dużo lepiej. Taka jest pokaźna ta Monstera w tej chwili, mam takie wrażenie, ta sadzonka. Bo jak było osobno, że osobno miałam to, osobno tego liścia, to tak po pierwsze dużo miejsca mi zajmowało, po drugie myślę, że wsadzone razem wyglądają ładniej, takie gęste. Ona rośnie mi dobrze, ale wczorajszego Janka miałam małą niespodziankę. W negatywnym tego sensie znaczeniu, przepraszam, dlatego że podeszłam do okna, patrzę, a tutaj pomiędzy tymi dwoma łodygami jest sobie lekka pajęczynka, a jak wiemy, pajęczyna świadczy o tym, że zalęgły nam się na roślinie przędziorki. Więc szybko moja reakcja, wzięłam całą tą sadzonkę Monstery i na dół osłoniłam folią pod prysznic do wanny, spłukałam liście pod strumieniem letniej wody, zastosowałam oprysk antyowadobójczy, taki specjalny na przędziorki. I już dzisiaj, w sumie to było wczoraj rano i już w dniu dzisiejszym, a nie wczorajszym, ponownej pajęczyny nie widziałam. Wiadomo, że ten oprysk będę musiała powtórzyć. Jeżeli na przykład nie macie w domu odpowiedniego środka do walki z przędziorkami, na przykład z przędziorkami czy wciernostkami,
jest kilka takich sposobów naturalnych, żeby się tego pozbyć. Tak jak ja na przykład wczoraj, jeżeli nie mielibyście żadnego oprysku, wystarczy, że roślinę zabezpieczycie, żeby nie zalało jej powierzchni ziemi, włożycie pod prysznic i strumieniem letniej wody przelejecie po liściach od góry, od dołu. I jeżeli to jest dopiero początek inwazji, dopiero co zaatakował szkodnik, to jesteście się w stanie w ten sposób pozbyć wszelakiego robactwa. Wiadomo, że taki prysznic należy powtórzyć co 3 dni przez okres 2 tygodni. Tak czytałam. Zobaczymy, czy to coś da, czy jeszcze się pojawi pajęczyna. Mam nadzieję, że nie, że będzie wszystko dobrze i nie przejdzie to na inne moje rośliny, ani na, nie daj Boże, tą moją monsterę najnowszą, bo to by była dla mnie największa strata, ale liczę, że będzie dobrze i że ten prysznic i oprysk pomógł. Jeśli chodzi o moją starą monsterę, to wszystko bez zmian. Dwa liście, które zaczęło mi wychodzić, czyli ten, który widzicie z tyłu i ten tutaj, nadal się nie rozwinęły, choć minął już prawie miesiąc. Myślę, że to jest kwestia chwili, jak się rozwiną i będą się normalnie dalej rozwijały. Naprawdę długo to idzie, nie wiem dlaczego, czym to jest spowodowane, ale widocznie ta monstera akurat, ten egzemplarz tak ma. Więc moi kochani, fikus lyrata, zwany fikusem dębolistnym. To on. Ja posiadam go w odmianie Bambino. Jest to odmiana karłowata. Różni się od tego normalnego fikusa dębolistnego tym, że liście, węzły liściowe są położone bliżej siebie. Nie ma takich odstępów między jednym liściem a drugim. Jest bardziej, kształt tego fikusa jest bardziej zwarty. Powiem Wam szczerze, że marzył mi się właśnie ten duży właśnie fikus lyrata, ale no niestety z braku miejsca na chwilę obecną nie mogę sobie na niego pozwolić, chociaż nie mówię nie, że w przyszłości, że sobie go nie kupię, ponieważ bardzo mi się podoba. Podoba mi się to, jak on duży rośnie, bo on jest w stanie urosnąć do sufitu i dalej, jeśli mu na to pozwolimy. Niestety Bambino rośnie podobno do 1,60 m max. To i tak by było dla mnie w sumie wystarczająco dużo. Mam nadzieję, że będzie się u mnie dobrze czuł. Właśnie się zastanawiam, czy to przypadkiem nie od niego moje monstery dostały przędziorka, z tego względu, że na początku on stał obok mojej monstery. Wiem, że nie powinnam tak robić, nowe rośliny powinny przejść kwarantannę, ale z braku miejsca właśnie postawiłam go koło monstery, no i nagle pojawił się nam ten przędziorek. Dlatego oprysk i prysznic wykonałam również na nim i na wszystkich roślinach będących tutaj w kuchni, prócz tej nowej monstery, bo wiadomo, że jak monstera wypuszcza nowy liść, to nie może on mieć styczności z wodą, nie można go zraszać, więc mam nadzieję, że na tą nową monsterę nic nie przeszło, ale te roślinki, które mogłam, to właśnie wykonałam oprysk i wykonałam prysznic, żeby zapobiec w razie czego. Tą lyratę właśnie podlewam raz w tygodniu, tak jak wszystkie moje, prawie wszystkie moje roślinki. Uwielbia zraszanie. Nie wiem, czy zauważyliście, wszyscy mówią, że te liście są właśnie podobne do liści dębu. Dla mnie, nie wiem, ale te liście przypominają kapustę. Jest taki fajny, śmieszny. Tutaj na samym czubku, jak widzicie, odpadł mi ten, ta łuska taka, która chroni tam ten mały czubeczek, ten nowy liść, ale myślę, że to nie zaszkodzi i liść będzie mi się normalnie rozwijał. Jest to bardzo wdzięczna roślinka, chociaż słyszałam właśnie, że jest dużo bardziej kapryśna niż fikus sprężysty, bo fikus sprężysty raczej należy do najłatwiejszej z odmian fikusów w uprawie. No, zobaczymy, jak on się będzie zachowywał. Jest kapryśny w sensie takim, że on też musi być wystawiony w bardzo może nie słonecznym, ale w bardzo jasnym miejscu. Musi mieć po prostu słoneczne, lekko słoneczne i bardzo jasne miejsce tam, gdzie stoi.
ponieważ wtedy dopiero ładnie rośnie. Nie może stać gdzieś w płócieniu czy w cieniu, bo wtedy dużo gorzej idzie mu wzrost. Także polecam Wam. Naprawdę fajna, wdzięczna roślinka. Długo się na nią naczekałam. O, tu ma jakieś na liściach takie lekkie przebarwienia, ale myślę, że są to uszkodzenia mechaniczne, ponieważ troszeczkę zamówiłam go z eBaya. Trochę drogi do mnie przebył, trochę się na niego naczekałam, bo czekałam na niego prawie ponad tydzień, co jest dość długo. Pan, który mi sprzedawał tą sadzonkę z przyczyn technicznych, niestety z opóźnieniem mi ją wysłał, już w ogóle myślałam, że jej nie dostanę, ale jednak. Także jest to kolejny z moich fikusów. Ja bardzo lubię fikusy, chyba oprócz Beniamina i jeszcze kilku tam, dwóch bodajże odmian mam wszystkie, ponieważ je bardzo lubię. I myślę, że ten też będzie się do mnie, u mnie bardzo dobrze chował. Spryskuję go, bardzo lubię spryskiwanie też. Także dość dawno filmików nie nagrywałam. No niestety tak wyszło, że miałam prawie dwutygodniową przerwę. Teraz postaram się nagrywać filmiki dużo częściej. Myślę, że moje filmiki zainteresowały Was choć troszeczkę. Postaram się o czymś ciekawym porozmawiać z Wami na temat roślin w przyszłym odcinku. Na pewno odcinek pojawi się szybciej. Jeśli podobają się Wam moje filmiki, możecie coś dla siebie z nich wyciągnąć, to bardzo proszę o subskrypcję, łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek, który ukaże się już niebawem. Pa, pa, dziękuję za obecność. Pa, na razie.